śmierci generała Sikorskiego, który zginął w Gibraltarze, pełniąc niestrudzoną służbę dla ojczyzny, zostały przewiezione do Anglii na pokładzie polskiego kontrtorpedowca. W dzieniu biało-czerwonej chorągwi, spuszczonej do połowy masztu, trumna ze zwłokami generała przybiła do brzegów Wielkiej Brytanii pod strażą marynarzy polskich. W porcie Plymouth oczekiwali przybycie okrętu. Przedstawiciel pana prezydenta, generał Dębiński, i przedstawiciele rządu polskiego, minister Kot i generał Kukiel, oraz liczni dostojnicy polscy i brytyjscy. Trumnę spowitą w sztandar Polski złożono na ziemi brytyjskiej. Następnie marynarze polscy przywieźli ją z portu na stację. Na trumnie leżą kwiaty od pana prezydenta. Plymouth, zwłoki generała Sikorskiego przewiezione zostały do Londynu i złożone w gmachu polskiego prezydium Rady Ministrów przy Kensington Palace Gardens. W poniedziałek, 12 lipca, trumna wystawiona została w sali posiedzeń Rady Ministrów. Pierwszy wieniec został złożony u stóp trumny przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie w imieniu polskich sił zbrojnych złożył wieniec generał Kazimierz Sosnkowski. Po nim generał Kukiel, minister obrony narodowej. Kolejno składają wieńce. Generał Ingr w imieniu wojsk czechosłowackich. Minister Kot w imieniu własnym jako osobisty przyjaciel zmarłego. W imieniu wojska brytyjskiego składa wieniec Sir Thomas Ridley Webster, generalny kwatermistrz wojsk brytyjskich. Naczelny wódz wojsk norweskich dokonał pośmiertnego odznaczenia generała Sikorskiego jako tego, który postanowił, aby polskie siły zbrojne wzięły udział w walkach w Norwegii, gdzie wsławiły się zwycięstwem, oraz tego, który umożliwił żołnierzom norweskim w Wielkiej Brytanii odbycie przeszkolenia w szeregach oddziałów polskich. Składają dalej wieńce. Generał van Strydonok de Burkel w imieniu wojsk belgijskich.
ambasador amerykański Anthony Drexel Biddle, który przez dłuższą chwilę zatrzymuje się u trumny. Major Zobenek w imieniu Piotra II, króla Jugosławii i generał Radowicz w imieniu wojsk jugosłowiańskich. Przychodzą przedstawiciele armii francuskiej i przedstawiciele Komitetu Francuskiego Wyzwolenia Narodowego z René Massilly na czele. Oraz przedstawiciele angielsko-polskiej grupy parlamentarnej, której przewodniczącym był tragicznie zmarły wielki przyjaciel Polski Wiktor Kazalet. Hołd pamięci zmarłego składają kolejno przedstawiciele Brazylii, Holandii, Grecji, Meksyku oraz wszystkich państw sprzymierzonych. Przez 3 dni płynie przez salę prezydium potok ludzi składających hołd generalowi. Delegacje wszystkich organizacji polskich w Wielkiej Brytanii, żołnierze polscy, brytyjscy, amerykańscy, żołnierze sojuszniczy, wreszcie niezliczone rzesze Anglików, dla których nazwisko Sikorskiego stało się symbolem wolności. Przesuwają się od rana do zmierzchu przed trumną, składając wiązanki kwiatów i chyląc w skupieniu głowy przed zwłokami generała. Wśród powodzi wieńców i kwiatów osypujących trumnę leży wielki wieniec ze wstążką, na której widnieje napis: Naczelnemu wodzowi, żołnierze Armii Krajowej. To wieniec kraju. Wieniec od ludu polskiego. Leży przed samą trumną, jak najdroższa pamiątka pośmiertna, złożona wielkiemu obywatelowi Polski, temu, o którym prezydent Roosevelt w swej depeszy kondolencyjnej do prezydenta Rzeczypospolitej powiedział: głębokie poczucie mądrości stanu oraz oddanie sprawie wolności i demokracji stawiały go w rzędzie najwybitniejszych postaci kierowniczych czasów, w których żyjemy. Odejście generała Sikorskiego jest dotkliwym ciosem dla wszystkich narodów miłujących wolność. Dnia 14 lipca pan prezydent Rzeczypospolitej udekorował pośmiertnie generała Sikorskiego orderem Orla Białego. W uroczystości tej wzięło udział Wojsko Polskie ze swymi sztandarami. Delegowane oddziały wojsk polskich maszerują od rana przez ulice Londynu. Widać je, jak przechodzą przez bramę Hyde Parku w samym sercu Londynu. Idą oddziały wojsk spadochronowych. Pancernych, lotniczych. Idą oddziały marynarzy. Przed gmachem Prezydium Rady Ministrów generał Sosnkowski dokonał przeglądu delegowanych oddziałów w towarzystwie ministra obrony narodowej generała Kukiela. Przybywa prezydent Rzeczypospolitej, aby dokonać pośmiertnego odznaczenia.
prowadzi go wzdłuż szpalerów, delegowanych oddziałów wojska, generał Sosnkowski. Na spotkanie prezydenta wychodzi premier Mikołajczyk. Pan prezydent wszedł do sali, pochylili się sztandary. W sali prezydialnej zgromadzili się członkowie rządu polskiego, członkowie Rady Narodowej, przedstawiciele władz cywilnych i organizacji społecznych oraz przedstawiciele duchowieństwa katolickiego. Przy trumnie stanęła spowita w głęboką żałobę pani Helena Sikorska. Przed dekoracją orderem Orła Białego pan prezydent powiedział: Najistotniejsze, wybitne zasługi poludowe dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej na stanowiska prezesa Rady Ministrów i wodza naczelnego zaliczam generała broni Władysława Sikorskiego poczet kawalerów orderu Orła Białego najwyższego znaczenia honorowego Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent podchodzi do trumny i w głębokim wzruszeniu składa na niej najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej. W zakończeniu swego przemówienia pan prezydent powiedział: w szeregu znakomitych ludzi tej wojny stanął generał Sikorski. Symbolizował Polskę walczącą i szedł prostą drogą do wolnej i niepodległej ojczyzny. Nie mieścił się w żadnej partii czy organizacji. Stawał zawsze na wszechobejmującej płaszczyźnie życia publicznego. Śmiało mógł powiedzieć o sobie słowami Staszica: jestem najprzywiązańszym stronnikiem narodu polskiego. Po skończonej uroczystości nastąpiła eksportacja zwłok do katolickiej katedry westminsterskiej. Ksiądz biskup Gawlina w stroju pontyfikalnym dokonał eksportacji. Złożono w samochodzie. Za trumną formował się kondukt pojazdów, który wyruszył przy dźwiękach marsza żalobnego Chopina. Ulice Londynu, którymi przejeżdżał kondukt, przedstawiały obraz pełen powagi i skupienia. Na całej drodze od Kensingtonu do Westminsteru stoją z dwóch stron oddziały Wojska Polskiego, oddziały wojsk brytyjskich, lądowych, morskich i lotniczych oraz oddziały wojsk amerykańskich stacjonujących w stolicy Anglii. Ten podwójny szpaler wojska ciągnie się przez całe śródmieście Londynu i jest potężną manifestacją na rzecz Polski i generała Sikorskiego. Biorą w niej udział tłumy publiczności, pochylając ze wzruszeniem głowy na znak hołdu. Nie jest to przejaw zorganizowany lub ułożony, ale spontaniczny i z serca płynący odruch przyjaźni brytyjskiej dla niezłomnie walczącej Polski. Przed katedrą pełnią straż honorową szkockie bataliony królewskich pułków gwardyjskich. W chwili, gdy oficerowie polscy unieśli trumnę na swe barki, żeby ją wnieść do katedry, gdzie oczekiwało angielskie duchowieństwo katolickie, orkiestra odegrała hymn Polski. U wejścia do katedry stoją przedstawiciele generalicji brytyjskiej. Z katedry powiewają dwie chorągwie, polska i brytyjska, opuszczone do półmaszy. Thank you.
Nazajutrz rano, 15 lipca, odbyło się uroczyste nabożeństwo, na które przybyli pan prezydent Rzeczypospolitej oraz przedstawiciel króla Jerzego VI, lord Clarendon. Przybyli także przedstawiciele królowej Wilhelminy, króla Hakona VII i króla Piotra II. Przybył rząd polski oraz najwybitniejsi członkowie rządu brytyjskiego. Przy trumnie między panem prezydentem a panią prezydentową zasiadła pani Helena Sikorska. Na nabożeństwie był obecny premier Winston Churchill z małżonką, minister Eden, generał Wavell i inni. Premier Churchill był głęboko wzruszony. Jego słowa wypowiedziane w owym dniu żałoby do Polaków będą zawsze dźwięczeć w naszych sercach. Nie zapomnimy o nim, powiedział. Ja nie zapomnę o was. Myśli moje są z wami i będą z wami zawsze. Po nabożeństwie oficerowie polscy złożyli trumnę w samochodzie. Na trumnie leżała wiązanka kwiatów od małżonki zmarłego i czapka generalska. Przy głuchym odgłosie werbli samochód żalobny ruszył wolno wzdłuż szeregów wojska polskiego, które pochylały sztandary przed swym wodzem. Generał Sikorski dokonał ostatniego przeglądu w drodze na miejsce wiecznego spoczynku.